Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w 3 sposobach, jak ułatwić sobie życie. Do pierwszego sposobu będzie nam potrzebna zwykła kartka i pudełko zapałek. Najpierw należy z naszego zwykłego pudełka po zapałek wyciągnąć jedną zapałkę oraz ją podpalić. Najpierw trzeba trochę poczekać, aby się trochę spaliła. W wyniku palenia nasza zapałka jest czarna. Gasimy ją, urywamy koniec i mamy kredkę. Będzie nam potrzebna zwykła butelka, ładowarka i nóż. Najpierw musimy odmierzyć, ile ma ta wtyczka grubości i szerokości. Najpierw musimy właśnie butelkę przeciąć tak, aby nasz telefon się w niej zmieścił. No, nie przeciąć. Po odcięciu właśnie została nam taka część butelki. Musimy odciąć, zrobić właśnie dziurę w butelce, aby nasza wtyczka się tam zmieściła. Właśnie tak to wygląda. Najpierw wsadzamy telefon do butelki, a następnie ładowarkę wypełniamy i idzie. A ładowarkę od tyłu telefon. Do ostatniego sposobu, jakim jest ułatwienie sobie życia, należy przygotować taśmę, kij, nóż i stary telefon. Z telefonu znajduje się taka jakby płytka albo karta, która jest bardzo mocna i z niej możemy zrobić włócznie. Tę kartę należy wyciąć jako prostokąt lub kwadrat za pomocą tego noża. Po odcięciu właśnie zostaje nam coś takiego. Można to zagładzić, aby była ostra, w takim półkolu. Takie to właśnie karty otrzymaliśmy, prostą właśnie, którą możemy zapić. Ten telefon na nic się już nie przyda.